Warning. The stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Chłopaki, sprawdziłem wasze klasówki zaległe. Z pierwszej klasy. Motyl. Tak? Kaganem dostaniesz. Jaką naganę? Zagana. Dostajesz maturę w tym roku? No pewnie pani profesor, że zdaje. Tak się tylko wydaje. Cisza tam, może zaraz pan dyrektor przyjdzie.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Dzień dobry, proszę bardzo. Droga Spartaka, jesteście najgorszą klasą z mojej kariery. Po pierwsze, się nie uczycie, ani jeden z was nie płaci nigdy na radę rodziców. Dopuszczę was wszystkich do matury. Chyba, że do jutra wybudujecie halę sportową. A tu są dla was dotacje. 10 tysięcy biorę, 10 tysięcy biorę, 300 tysięcy. W dzisiejszym wywiadzie zobaczymy, jak uczniowie z zespołu szkół elektryczno-elektronicznych z klasy 4K będą budować halę. Mają na to tylko jeden dzień. Czy im się uda? Zobaczymy. Przepraszam, ma pan chwilę czasu? No jak widać, mam, tak. Czy słyszał pan coś o budowie hali przez klasę 4K? Ta kamera musi być włączona. Tak, słyszałem, ma być ogromna, taka duża. Tak mi się obiło uszy przynajmniej, tak. A jest pan pewien tych informacji? No nie, na pudelku przeczytałem. Dziękuję bardzo. W tej chwili rozmawiam z kierownikiem budowy Michałem Motylem. Dzień dobry państwu. Co może nam pan powiedzieć o budowie tej hali? No ogólnie hala powstała, to znaczy ma powstać, prawda, tutaj na terenie placu tutaj tego. Będziemy ją budować z klasą 4K. No, dyrektor nie dopuścił klasy 4K do matury, ponieważ no, mają za słabe wyniki w nauce. Tak więc tutaj przygotowaliśmy taki plan budowy hali. To był nasz pierwszy projekt budowy naszej hali, lecz niestety nie spełnił on warunków unijnych. Ale następnie nasz super projektant zaprojektował coś takiego. Myślimy wszyscy, że to będzie lepszy projekt na skalę kraju, a nawet całego świata. O, proszę spojrzeć, właśnie nasza klasa 4K nadchodzi, proszę bardzo. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Zajrzyjmy na plac budowy. Zobaczymy, jak klasa 4K radzi sobie z budową nowej hali. I'm a scat man. I'm a scatman. Ja mam pytanie do panów. Czemu jedziecie z pustą taczką? I tak się śpieszycie? Panie, taki zapierdol, że nie ma kiedy ładować. Jedziemy! Rozumiem. Idziemy na mecz! Idziemy na mecz! Gieksa! Przepraszam panów, na jaki wy mecz idziecie? Idziemy na mecz, dzisiaj nasza Gieksa gra! Na tej nowej hali, co wybudowali! Ale mam dla panów smutną wiadomość. Ta hala będzie dopiero wybudowana dzisiaj. Jak to dzisiaj? Jak to dzisiaj? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Przecież to jest jakaś prowokacja! Dzisiaj miał być mecz! A jak? Ekstraklasa! Co tu się dzieje? A może chcieliby panowie pomóc klasie 4K, która tak dzielnie spełnia swoje wymierzone zadanie? No nie wiem, co ty na to? A spieprzaj pan, idź sam rób! Przepraszam, co się stało panu? Zombi mucha wlazła. A co zrobiłeś? Nie wyganiałem jej! Ale zlałem będą na ziemię i depnuję się w wózki. Wstawaj, Stachu! Chodź, idziemy robić! Musisz robić, bo nie będzie matury, Stachu! Chodź, idziemy robić! Gdzie pójdę? Nie,
Rozmawiam z kierownikiem budowy i mam do pana pytanie. Jak przebiega budowa hali? No, budowa hali przebiega wyśmienicie. Sam jestem odpowiedzialny za budowę całej hali. Dopilnowałem wszystkich, aby wszystko szło naprawdę dobrze. Proszę zresztą spojrzeć. Proszę bardzo. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zdążycie z terminami? Panie, my to na wczoraj zrobimy. Pamiętajcie, kiedy będziecie korzystać z nowej hali przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych, pamiętajcie o ciężkiej pracy klasy 4K, dzięki której możecie korzystać z tej nowej hali, której jeszcze nie ma. Dla telewizji Al Jazeera TV, Jakub Placzyński. No niestety, proszę państwa, Polenes się nie odbędzie.